Streszczenie książki Rany Julek. O tym, jak Julian Tuwim został poetą. Część pierwsza. Uwaga, spoiler. Nie oglądaj dalej, jeżeli nie chcesz znać treści. Historia zaczyna się, gdy Julian Tuwim przychodzi na świat z głośnym ła-ła. Jest 1894 rok. Jego rodzicami są Adela i Izydor Tuwimowie. Rodzice Julka mają nadzieję, że ich syn będzie kimś wielkim. Może adwokatem lub lekarzem jak bracia Izydora, albo tak jak ojciec będzie pracował w banku. A już mają absolutną pewność, że będzie kimś wyjątkowym. Ojciec Julka był poliglotą, to znaczy, że umiał porozumiewać się w paru językach. Znał dobrze francuski, rosyjski i niemiecki. Był w trakcie nauki języka włoskiego. Liczył na to, że syn odziedziczy po nim talent do języków. Mama Julka z czasem zauważyła, że syn lubi poezję i muzykę. Nuciła chłopcu mazurki Chopina do poduszki i czytała wiersze. Ale nie takie dziecięce, tylko dla dorosłych. Jak była młodsza, spisywała z książek swoje ulubione wiersze. Teraz, gdy był Julek, zdmuchnęła kurz z kufra i wyciągnęła stare zeszyty z zapisaną poezją. Dawniej na zeszyt mówiono kajet. W kufrze więc znajdował się stos zeszytów z podpisami kajet do wierszy Adeli Krukowskiej. To było nazwisko mamy Julka, zanim wyszła za mąż. Julian Tuwim w wierszach po latach wspominał te chwile z dzieciństwa, w których matka mu śpiewała i czytała poezję. Tymczasem Julek rósł i z niemowlaka zrobił się małym chłopcem. Lubił eksperymentować. To był jego mały bzik. Pewnego dnia na mrocznych schodach kamienicy zmieszał saletrę i siarkę, czyli wybuchowy proszek i łatwopalną substancję wraz z innym żółtym proszkiem niewiadomego pochodzenia i podpalił. Efekt był taki, że rozległ się wybuch, a sąsiedzi Julka mieli pokaz pirotechniczny. Julek natomiast silnie poparzył rękę. W bólu nie ulżyła nawet zimna woda, którą pospiesznie zalał ranę, gdy w szoku pokonał schody i korytarz i wpadł do kuchni. Dzieci nie powinny bawić się ogniem, a tym bardziej ogniem połączonym z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi. A wracając do Julka, chłopiec był nerwusem. Szybko wybuchał gniewem. To też nieudany eksperyment bardzo go zdenerwował. Zranioną rękę opatrzył lekarz. Wysmarował rękę chłopca śmierdzącą maścią i przez tydzień Julek musiał ją nosić na temblaku, tak jakby ją złamał, aby nie wdało się zakażenie. Chłopcu tak długi okres rekonwalescencji nie przypadł do gustu, bo wiedział, że z unieruchomioną ręką będzie mu ciężko przeprowadzać kolejne eksperymenty. A trzeba zauważyć, że Julek miał prywatne laboratorium. Siedział w kuchni w kącie na taborecie, czyli drewnianym krześle bez oparcia, i całymi dniami mieszał i odmierzał płyny, proszki i leki. Z czasem zajął niemal cały blat kuchenny i nie miał już gdzie przeprowadzać eksperymentów. Jego młodsza siostra Irenka lubiła obserwować, jak jej brat czaruje. To też, gdy wychodził na zewnątrz, by przeprowadzić bardziej niebezpieczny eksperyment, była zawiedziona. Ostatnim jego eksperymentem chemicznym był właśnie ten wybuchowy z poparzoną ręką. Następnego dnia Adela, mama Julka, w obawie o życie chłopca zlikwidowała kuchenne laboratorium, wynosząc wszystko na śmietnik. Kolejne przygody w części drugiej.